Cześć, w końcu się udało. Pociąg miał 265 minut opóźnienia. Wracam właśnie z paczką do domu. Rybom nic nie powinno się stać, w końcu w pociągu jest ciepło. Mam to szczęście, że mieszkam dworca, blisko dworca, więc nie musiałem czekać tych ponad 4 godzin. No, zapraszam za chwilę. Zobaczymy, jak to wszystko w środku paczki wygląda. Ok, jestem już w domu. Rozpakuję ryby. Zobaczymy, jak to w środku wygląda. Wszystko ładnie styropian zapakowane. Ok. Jakieś wypełniacze. Dwa. O, proszę. Oddychający worek Cordona. Są rybki. Woda jest całkiem ciepła. Ja je na trochę tak zostawię w tym worku, żeby wyrównała się temperatura z tą temperaturą, która jest u mnie w domu. Akwarium jest nieogrzewane, więc tak będzie najlepiej. Dobra, no wrócimy za jakieś 30 minut. No dobra, jakiś czas już minął. Przelałem rybki z worka do miski i zacznę proces aklimatyzacji. Ja zawsze aklimatyzację przeprowadzam w wiadrze ze względu na to, że ryby skaczą i tak jest zwyczajnie bezpiecznie. Jeśli wody w worku jest na tyle mało, że nie starczy do pokrycia tam powiedzmy nie wiem, centymetra, półtora centymetra poziomu wody w wiadrze, wsadzam miskę tak jak teraz. Zestaw jest dość prosty, jest wężyk, do którego przyczepiony jest kamień napowietrzający. Najprostsze rozwiązanie, wężyk tonie, możemy go umieścić na określonej wysokości, tak żeby sterować tym, ile tej wody może maksymalnie zlecieć. Taki biurowy zacisk, który pozwala umocować końcówkę, w tym przypadku jest to zaworek do powietrza, którym wyreguluje i woda będzie sobie kapać. No i w zasadzie to cały zestaw jest dość prosty. Okończyki są rybami wytrzymałymi, aczkolwiek powoli sobie je będę aklimatyzował, nie spieszy mi się. Chciałem i tak podmienić część wody w tym akwarium, więc zrealizuję to po prostu poprzez aklimatyzację. Woda będzie się powolutku lała. Ok. Żeby sobie ustawić, ile tej wody chcemy. Dobra. Może sobie troszeczkę wolniej. No i niech tak sobie kapie. Ustawię jeszcze troszeczkę, żeby też bardzo dużo tej wody nam nie wyleciało. Jest tyle. Wystarczy spokojnie. No dobra. Wrócimy za chwilę, jak będę wpuszczał już okończyki do ich akwarium. No dobra. Już myślę, że wystarczająco dużo wody się przelało do wiadra z akwarium. Poziom się wody zmniejszył. Dobra, wezmę się za łapanie okończyków i wpuszczanie ich. Dobrze. Dobra, wrócę za chwilę, jak wyłapię wszystkie. Okończyki są już wpuszczone. Troszeczkę jeszcze oszołomione tymi przenosinami, myślę, że minie kilka dni, zanim staną się bardziej aktywne, będą pływać sobie, zajmą jakieś rewiry. Tutaj przy froncie widoczna jedna z parek, wpuściłem troszeczkę żywego wodzenia, żeby mogły sobie polować, jak już staną się trochę bardziej pewne. No, sam zbiorniczek prezentuje się tak, więc wygląda to w miarę ok, jest dużo kryjówek. W czwartek jeszcze przepłukałem gąbkę z jednego z działających akwarium, więc trochę syfu z gąbki dostało się do akwarium, więc też pomoże to w cyklu azotowym, no i też nadaje takiego dzikiego charakteru temu akwarium. Jeśli film Wam się podobał, to oczywiście łapka w górę, jeśli nie, łapka w dół. Zapraszam do subskrypcji. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam. Cześć!